Jak wiecie widzowie, jest Black Friday i też jest on na stronie Instant Gaming. Jak widzicie, jest obniżonych ponad 15 tytułów gier, a dodatkowo jest też w takiej obniżce Farming Simulator 22, czy inne tytuły takie jak Forza, czy na przykład najnowszy Battlefield. Także ja zapraszam na stronkę, link oczywiście macie w opisie. Wszystko trwa od piątku, oczywiście w poniedziałek będzie zakończone, także macie mało czasu, ja proponuję się spieszyć. Siemano, w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcineczku jesteśmy na oddęcy do pieniędzy. Jak widzicie, troszeczkę mamy farminga jeszcze 19 na kanale, bo te serie oczywiście się jeszcze nie pokończyły. Dzisiaj jadę z sąsiadem, żeby się troszeczkę sprawdzić, dlatego napiszcie hashtag wyścigi, ja wam szybne serduszko. Jak wygląda sprawa z naszymi ciągnikami, jak wygląda sprawa z ich mocą, szybkością. Mamy po 3 ciągniki, jak wiecie. Ja mam Władimirce, on ma 30. Ja mam tego Ursusa 912, on ma... bodajże tego Zetora, tylko ja nie pamiętam oznaczeń tak dokładnie. No i ja mam tego nowego Maseya, a on ma tego nowego John Deere'a. Weźmiemy linki, zrobimy przeciąganie, no wiadomo, kategoriami, każdy z każdym ciągnikiem tak naprawdę. Czyli Władimirec 30, Masej, wiadomo, bo jest mały, średni i większy. I zobaczymy jeszcze, jakie to mniej więcej osiągają te ciągniki prędkości. No, zobaczymy, kto jest lepszy, kto zdobędzie więcej punktów. Ten po prostu wygrywa taką sąsiedzką, że tak powiem, rywalizację. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ty już, sąsiedzie, jesteś? No, ja już drugi traktor przeprowadzam. A, no to właśnie tak się spotykamy też, widzowie. Muszę wam powiedzieć, że trochę bliżej, jeżeli chodzi o jego gospodarstwo, tam na prostej koło niego mieliśmy się ścigać. Jeżeli chodzi o przeciąganie liny, tak samo zrobimy gdzieś w tamtym miejscu i obierzemy sobie jakiś dystans. Nie musi to być długi dystans, no bo wiadomo, że to są tylko i wyłącznie traktory. To weź tam, wyznacz gdzieś linię startu. A gdzie ty stoisz? No, tutaj stoję. Żeśmy się po środku gdzieś spotkali, wiesz, o co chodzi. A, ty jesteś setorem tam już. No to dawaj może, nie wiem, od... Reszta tu, gdzie nie staniemy, ale ty masz dużo bliżej. To dawaj o tutaj, o w te miejsca. O, przykładowo. Ale poczekaj, przyjechać najpierw 30 czy czym? No ja już Władimirca wziąłem. To weźmy może po prostu wszystkie ciągniki powolutku. Dobra, bo i tak 30 ja najdłużej ci zejdzie. Przyjechać, z tego co wiem. Dobra. Czy ja 30 już przywiozłem? A, bo ty już 30 ogarnąłeś. Dobra, to weź no 3 ja i tak przyprowadź. No to ja jadę Ursusem. Na razie. I jeszcze Masejem będę musiał przyjechać. No ale to Masej jest najszybszy, to kwestia chwili, tak czy siak dojedziemy na szybko. John Deere to na szybkość, to wszystkie twoje traktory rozwali. No to jeden punkt masz, a jeden punkcik masz już pewny, no nie? No. Ale mocowo. Z liną to jest wszystko, wiesz, nie wiadomo, to nie jest tak, że masz więcej koni i on już ma na 100% wygrywać, bo no. to jest mimo wszystko farming, no nie? Podłoże będziemy mieli asfalt, także myślę, że szanse będą takie ok, jeżeli chodzi o asfalcik, bo nie będzie ani żadnego błota, także tutaj przyczepność nie powinna być nie wiadomo jaka różnica, tak naprawdę. Dobra, ty już tu jesteś, ta? No. Dobra, czekajcie. Dobra, ja sobie na razie go zostawię o tam, o to dawaj, Władimirec tam jest. Dobra, to ja jeszcze jadę po Maseya. A, jest widzowy ten Masejek. Nim to fajnie było jakby powygrywać wszystkie konkurencje nim, no ale zobaczymy. Maksymalnie chyba będzie do zdobycia, jeżeli dobrze myślę, 6 punktów, jeżeli każdy by wygrał wszystko, bo mamy, no 6 punktów tak dokładnie, będzie do zdobycia. Także jeżeli zdobędziemy... Do tyłu będziemy jechać, jak już się linął ten. Ale jak do tyłu? No, że w tył będziemy jechać, żeby się przeciągać, tak? Czy do tyłu podepniemy? Nie, no chyba do tyłu podepniemy, na tył. A, dobra. Będziemy do przodu jechać. Tak jak oglądałem filmiki, to ludzie zazwyczaj tak przeciągają, no bo to jednak... No tak realnie jest, że do przodu jedziesz. Mimo wszystko w prawdziwych warunkach też byś do przodu jechał, a nie do tyłu, no nie? Pewnie to na jednym. Za Władimircem. No, ale tak najpierw wyścigi robimy. Jak najpierw wyścigi? Najpierw zobaczymy, później pojedziemy po linę i liną będziemy się przeciągać na koniec. Najpierw Władimirec z 30? No tak, no chyba od najmniejszych zaczniemy. No to wyścig. Wyścig o wszystko. No, no i jutro, widzowie, będzie Farming 19, też zakupimy z młodym samochody. I coś tam je potestujemy. Czy do mojej bramy, czy dokąd? Chodź, ustalimy dokąd. No i takie będzie już powoli, co widzicie, coraz mniej jest tego farminga 19 na kanale. Poczekaj, i będzie 22. Ja sobie tylko zjadę tymi traktorami bardziej, bo myślałem, że teraz nie wyścigi i je tak ustawiłem. Łatwiej tak się zmieścimy. Dawaj, to dokąd? Znaczy te traktory nie muszą mieć nie wiadomo ile miejsca. Jeżeli zaczynamy od tamtąd, to nawet i do tego drzewa możemy się ścigać tak naprawdę, bo no to tu przecież...
No. Do mojej bramy się ścigamy, czy? No ale tu patrz, po co do bramy, jak możemy do drzewa, do tego, co ty na to? Dobra, do tego drzewa, tak? No. Dobra. Ale tymi Dobra. większymi to do bramy już. Dobra, no to dobra, tymi większymi do bramy, a to widzę, że ustawiłeś. No widzę, że tu jest bardzo chyba podobna prędkość. Czekaj, cofnę trochę, Czekaj, bo ty żeby... lekko... A, dobra. Dobra, dobra. No. Gotowy? No. Nie wiem, jak będziemy odliczać. 3, 2, 1. No. Ale 3, 2, 1 start, czy 3, 2, 1 Tak, i... 3, 2, 1 start. Dobra. 3, 2, 1 start. No. No co tu jest? Ty, ale ona się rozbuja bardziej, czy nie? Nie. Patrz, i to odchodzę ci cały czas. Ale tu wiesz, w takich ciągnikach to nawet jakby 1 km było różnicy na godzinę, to już jest różnica. Dobra, jeden punkt widzowie dla mnie. Elegancko. Także z sąsiadem wygrywamy jeden jak na razie 0. Tu Nie, bo tu takie zostawiamy? traktorki małe. Dobra. 30 nie była odnawiana za bardzo, a twój tak. No właśnie, i tu może też być różnica. Ale jeden punkt mamy, także jest 1-0 widzowie. No, a teraz Teraz... Zetor kontra Zetor. Czy to Ursus twój? Ursus, Ursus. Ursus. No dobra, tym to możemy nawet i troszeczkę dalej odjechać, bo one jak się rozbujają do tych 42, to w sumie możemy tam troszeczkę dalej pojechać, tam gdzie to jest mniej więcej, nie wiem odkąd. Ustaw tam, gdzie tam mamy zaczynać robotę. Dobra. I do tego drzewa z powrotem, czy do tej bramy? Do drzewa, wiesz? Dobrze. A to największe do bramy. No. Trzeba się ustawiać mniej więcej tak jak ty i znowu odliczaj. No. No dobra, ty masz napęd na przód. 3, 2, 1, start. Wcześniej wystartowałeś chwilę. Nie, było na start. Ale i No. tak byś mnie nie dogonił. Patrz. A ile ty możesz jechać? 40. Cztery nawet. A, no to jest różnica, widzowie. No to taki... No te konkurencje trochę lipa trochę w tych konkurencjach, bo mamy 1-1, a z John Deere'em no to... Ja bym nie liczył na cud. Ile twój masy jedzie? Tak z ciekawości. Nie wiem nawet tak szczerze. A to Zobaczymy teraz jak... sprawdzimy. Wiesz, zobaczymy jakie będziesz miał odejście, bo jednak mimo wszystko no to jest John Deere, no nie? Ale do bramy twojej się ścigamy to... Zobaczymy. A może ty Zawracaj tu teraz jakoś. mów, jak chcesz. Wow. Co? Może ty teraz mów start, jak chcesz. Nie, no ty możesz mówić, dobrze to jest, tylko tyle, że. I Ale tak mówisz, widać. że za wcześnie wystartowałem. Nie, no widać było, że Zetor odszedł, to kurde, no. I to jest. Mój chyba miał 42 na godzinę, to tam różnice były znikome, ale jednak 2 na godzinę to jest, wiesz, różnica. No, czekaj, się ustawię Dobra. lepiej, żeby było równo. Dobra. 3, 2, 1. Start. No. No nie, no to jest... Tu jest kompletna porażka już widzowie. A tutaj cię, co... Znaczy co bym tutaj nie zrobił tak naprawdę, to ja i tak ten wyścig już przegrałem. John Deere, jakbyś mnie na dalszym odcinku jakby to jeszcze robić, to byś mnie tak zostawił w tyle, że to po prostu jest porażka. Ty ile Także... możesz nim jechać maksymalnie? To ja nawet nie wiem. Nie sprawdzałem, nie Bo zwracałem ja uwagi, John wiesz? Deere'em 52. No, no to tutaj maksymalnie mogłem jechać, nie wiem, ze 40 parę też. No patrz, jak to nie jest jakiś, wiesz, szybki ciągnik. No i dobra, widzowie, przechodzimy teraz do przeciągania liny i miejmy nadzieję, że tu się szanse gdzieś tam wyrównają. Jest 2-1 dla sąsiada, jak na razie. Był po prostu szybszy, ale zobaczymy, czy jest też, jeżeli chodzi o zakres mocy, troszeczkę lepiej. Dobra, widzowie, my już linkę mamy przy sobie. Zrobimy troszeczkę to w innych warunkach, bo w warunkach polowych. Ja wsiadam do mojego Władimirca, a młody wsiada oczywiście do swojej 30. I zaraz zobaczymy. Jedziesz pierwszy tam? Bo Dobra, to już zanim nią podjadę. zacznę jechać, dobra, jedź, jedź. To ona może mieć też start troszeczkę gorszy i dlatego mogła na przykład 30 z Władimircem przegrać. Możliwe. A później już go nie mogła dogonić. To ty musisz chyba z tamtej strony. A nie, bo ja mam przecież ten. To nie jest 22. Wow! Co jest? A tak, żeby była naprężona i poczekaj, odjedźmy trochę do tyłu, bo ja tu nie wiem, gdzie Nie, jestem w końcu. stań tak, żeby kto pierwszy koło przeciągnie przez ten, przez miedzę. To będzie widoczne. Ale ja nie mogę skręcać nawet ten. Kołami? No nie mogę skręcać kołami.
A to i tak na prostej będziemy, to nie musisz skręcać. Ale ja nie mogę nawet jechać do przodu. Nie mogę nic zrobić. Aha. A weź się zamień. A ja mogę wszystko. O, ja twoim też teraz mogę. Weź... ustaw się tak, żeby... Dobra, czekaj, zobaczymy. Czekaj, a teraz ja moim? Mogę już, dobra. Dobra, dawaj tak, żeby lina była w połowie tej trawy, mniej więcej. Dobra. I się ustaw tak, żebyś do przodu jechał. No, cofnij mnie trochę. No! Tak? Myślę, że ja mam teraz... do przodu trochę ty daj. Oj, no. Dobra, widzowie, chyba jest... Plus, minus jest chyba porówno. To na 3-4, no nie? No. 3-4. Pa, jak mi przód bierze do góry, chłopie. Wygrałem. 2-2 jak na razie. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba? Dawaj, tylko ja, teraz ja za późno wystartowałem. Teraz ty odliczaj. 3-4. Nie, to nie ma sensu. Władimir Zdęba staje, ale... 30 nie ma sensu. No, 30 przegrałeś. Czekaj, nie, żeby lina stała w miejscu. Żeby je później nie przenosić. No dobra, widzowie, czyli mamy 2-2 jak na razie, czyli będzie decydujące tutaj. Gorzej jak będzie remis, to trzeba będzie jeszcze wybrać jakąś jedną kategorię, tylko ja nie wiem jaką. No wyścig, John Deere z Masejem. Ta, to znowu będzie to samo. Czekaj, bo ja John Deere chciałem. Nie, coś wykombinujemy, może później jakieś przeciąganie też coś trzeba będzie zrobić, ale... Gdyby oczywiście miał być remis. Przeciąganie kombajnów. Przeciąganie chyba, że kombajnów, ale to raczej raczej twój by wygrał, no nie? No to właśnie. Przeciąganie kombajnów. Cześć, dobra, trzeba się ustawić, widzowie, znowu odpowiednio. No. Ja znowu nie mogę, poczekaj, muszę wyjść, dobra już. No i wejść. Cześć, musimy się równo ustawić, poczekaj. Właśnie. No, ja mam teraz trochę... O. Dobra, ja ją naprężę. Dobra. Okay. Dobra, jest dobrze chyba. 3-4. No, widzowie, tutaj... Tutaj może być ciekawie, ale jednak ten przedni napęd chyba u młodego lepiej działa. Bo widzę, że mnie to tył udaje. Lekko. No. Ej, no. Jak nie mnie. No nie wiem, powiem ci. To są takie... Nie, dobra, ty przegrywasz już. No. Chociaż patrz. Ty, na tym polu to nie wiem. Jeszcze na asfalcie możemy zrobić dla porównania, ale powiem ci, że... Dobra, jest. No jeszcze nie mów hop, Przedni napęd u ciebie, wszystkie koła pracują, u mnie nie ma przedniego napędu i dlatego mnie to trochę tak zgubiło. Dobra, możesz już przestać jechać, bo i tak... Nie, ja jeszcze mam szansę, jeszcze nie przejechałem przez ten, przez trawnik. Już jechałeś koło. No jedź, ciągniczku, jedź, Ursusku. No zepor, dlaczego? Dobra, już się mam. No nie, czy już masz. Dobra, już przejechałem kołami przez to. 2-1 dla sąsiada, ale czekajcie, widzowie, jeszcze zrobimy próbę na asfalcie. Bo tak? Tutaj przedni napęd na polu ci może dawać po prostu więcej, a jak ja będziemy na asfalcie się próbować, to może być lepiej dla mnie znowu. Ja niby mam te parę koni więcej, ale to nie za dużo. A powiem ci, że jest naprawdę wyrównanie, o tak jak było teraz. No. No teraz to... Jak na asfalcie to będzie wyglądało. Nie wiem jak z przeciągnięciem, teraz nie będziemy żadnej linii patrzeć, tylko po prostu zobaczymy kto tam lepiej sobie będzie radził. Dobra, dawaj do drzewa może, o. Trochę do tyłu. Dobra. Poczekaj, bo ja nie mogę się ruszać. Poczekaj. Dobra, dawaj. Poczekaj, bo ja się tylko ustawię na prosto. Dobra. Trzy, cztery. Patrz! Widzisz? Równo jest teraz i to strasznie równo. Ale do... Nie, ja cię ciągnę. Nie. No nie wiem, powiem ci teraz. Ja też nie wiem, raz ty, raz ja. Na asfalcie to jest takie... Trochę tu wyrwie, trochę tam wyrwie, ale jest naprawdę równiej niż na polu. Nie no, ale nie. Po jakimś czasie znowu ty.
No. Patrz, ale idzie, czasami ma takie momenty, że naprawdę no. On idzie do tyłu. Znaczy do przodu idzie mój też. Ale to są naprawdę co niektóre momenty tylko. No dobra, widzowie, no przedni napęd mimo wszystko no, robi swoje. No też nie ma co gdzieś tam tutaj mówić, że nie. Jadę to na pole. No jadę to na pole, tą linkę zostawię i teraz widzowie. No, teraz to już tylko formalność. Jest 3-2 dla ciebie, tak? No to już tylko nawet możesz, nieważne którym traktorem się podepniesz, to już. No ty wiesz, że on jest szybszy, to nie znaczy, że on jest większy, jeżeli chodzi o przeciąganie liny, jeżeli chodzi o masę, jeżeli zaraz chodzi o wszystko. Zobaczymy. Masę jest większy, wyglądowo. Wiem. A sama masa ciągnika tu może robić. I tu masz przedni napęd. No ciekawe, widzowie. Dawaj, Masejku, dawaj, w tobie nadzieja. Remis będzie i co, kombajny, czy co wymyślimy? Nie wiem, coś jakoś ogarniemy, ale... Samochody mamy te same, także wyścigu samochodów nie zrobimy. Jak mamy takie same samochody? No te same mamy. Przecież mieliśmy inne na serii. No jak mieliśmy inne, te same samochody mamy na 100%. Co ty gadasz, to jeszcze samochody najwyżej na koniec weźmiemy. Dawaj bliżej do E! Czekaj, dobra, no tylko że... Poczekaj, bo ja znowu się no. No dobra, tak? Dobra, no. 3, 4. Pewny był siebie, widzowie! Wiedziałem, że tak może się skończyć, bo Masej jest masywniejszym ciągnikiem, widzowie. Masej Ferguson przeciąga 30... Masej Ferguson 3080 przeciąga takiego John Deere'a. To jest, różnica znowu jest znikoma, ale jest. Jak tam ten twój John Deere, jak sąsiedzie? Znaczy 3-3, widzowie, remis. No puszczaj już to. Zaciągam cię na moje gospodarstwo. Dobra, teraz trzeba się zastanowić, chodź zobaczymy, co możemy jeszcze przetestować. Samochodami no. Wyścig wokół mapy, jakąś trasę obrać i... No chyba ta, a ty masz, gdzie masz samochód swój? No samochody mamy te same, mówię ci, patrz. Przecież ty masz audycję, a ja mam co innego. Ja nie mam audycji 80. Czekaj, biegnę do ciebie na gospodarstwo, aż sprawdzić. Patrz. Ja mam tutaj samochód tego grata takiego. DKR, ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem teraz, jeżeli chodzi o ten... Ja jestem o tutaj o, to ustawiamy się koło twojego gospodarstwa, także tam wyjeżdża już powoli. Gdzie ty jesteś? Tu u kogoś stał samochód zostawiony. No chyba to zostawiłem jak bizona kupowałem. I zrobimy sobie może taką prostą. Wow, co jest? Nie, nie tylko prostą, patrz. No to opracuj już jakąś trasę, czekaj, zaraz zobaczymy. Możemy zrobić... Tak, że startujemy spod twojego gospodarstwa, obok tego jeziora i... Obok no dobra, to jadę pod gospodarstwo. I tam w górę, w prawo i z powrotem w dół i obok mojego gospodarstwa kończymy. Dobra, elegancka trasa. No jadę tam do ciebie. Ile ty możesz jechać tym samochodem? Tylko ja mam gówno, nie samochód, to ja przegram to pewnie. Jak mi daleko odejdziesz, to już trzeba będzie kończyć, bo to i tak... No chyba, że ty gdzieś się rozpędzisz i wywalisz, to ja tutaj mam chyba szansę. No chociaż właśnie. Nie jedzie to aż tak wolno. Ale FPS-y skaczą śmisznie. No jaki ty masz tu na gospodarstwo 30, tu 60. No przyjedziesz, to zobaczysz. To jest... Nie wiem nawet. Wywaliłem z moim Audi już jadąc do ciebie. No i dobrze, czyli mamy większe szanse. No niestety. Dawaj. A bo ty masz ten samochód. No oba czerwone, czyli oba szybkie. Ja myślałem, że ty też masz to Audi. Ale co lagi na gospodarstwie, widzowie? 30 parę, 50, tu 30. Moje te czerwone, czyli szybkie. No, coś laguje tutaj. Jak ja lubię ten samochód, on jest taki fajny. Nie wiem, czym grać, czy kierownicą, czy z tymi. Dobra,
Gotowy? Można się spychać z trasy? No nie, gdzie spychać? To nie Need for Speed. Dobra. Ja chcę. Do tyłu trochę, e! Bo... ja się nie mogę ustawić. To, to ja podjadę. Ej, no ty masz dalej koła niż ja, no to to jest... To co, co, ale maskę masz. Dobra, do kół, no dobra. Gotowy? Trzy... No. Cztery. No nie masz jakiego, no... Ty się znowu wpierdzielisz, albo gdzieś i tyle będzie, ale zobaczymy, kto ma szybkość większą, jak się już te bolidy nasze rozpędzą. Ej, ale takie zjeżdżanie z drogi to też jest oszustwo trochę. Ja nie zjechałem z drogi. No... Ty jesteś hamem, jak ty mnie tak będziesz. Nie ma blokowania też, bo kiedy ja mam cię wyprzedzić? Ja nawet nie widziałem, że ty jedziesz za mną. Ja się staram swoim pasem jechać, ale mi to nie wychodzi za dobrze. No jedź szybciej, Boże! I na pełnej prędkości w zakręt. Co jest? No kurde, widzowie, ja myślałem, że na zakręcie go chociaż wyprzedzę, jak on się wywali, a on jedzie normalnie i pa, jak już mi odszedł. Ja już, znikłeś mi z mapy samochodem, czaisz? A u mnie dalej jesteś. No, auta trzeba tu kupić, jakieś inne. No. A tu jest, ej, tu jest granica mapy. Pa? Ej! Dobrze powiedziałeś, bo jechałeś pierwszy. No oszukał mnie. Polem trzeba było jechać tędy. No trasa miała być inna, no to... No jadę przecież. No dobra, ale nie wygrałeś tego i gdzie tak. Gdzie ty jesteś? No nie wygrałeś tego i tak. A tam jeszcze się walił. Dobra, to ja, nie, to ja wychodzę. No za ciebie, to ja zaczekam na ciebie. Jak nie, będziesz ja... bliżej, to ruszam, dawaj. Tak, jak u mnie cię żeby, nie ma, ja nie żeby wiem, było uczciwie, ja stoję w miejscu, no na drodze. Ruszam już powoli, bo jesteś rozpędzony. No, co zrobiłeś? Zajechałeś mi drogę specjalnie. No. Znikłeś mi już. Tak, ja cię nie widzę nawet. No i widzę, walnął we mnie, czyli jest oszukańcem i dlatego wygrywa. Ja przez rów jadę. No, to super. Ty, ja nie wyjadę, bo on nie chce jechać. Ty, ani do tego koła się kręca tylnie, on siedzi w miejscu. Dobra, wrócę do ciebie. A nie, ja sam w rów jechałem. Dobra, czas skończyć ten odcinek po prostu. Czekaj, wrócę. Sami wiecie, koła się kręca. Może wyjedzie. No to ciekawostka, napęd na tył w ogóle miał ten bolid. No dobra, bo odcinek i tak jest już widzowie długi, także miejmy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. My się z wami żegnamy. Młody wygrał jednym punktem, to jest taka wygrana... Aj, bo miał szybsze auto. No, to dlatego wygrał. Także dzięki za uwagę, możesz się pożegnać. Cześć. I na razie.